18 września w ośrodku klubu Gaja Lecznica w Wilkowicach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt ekologiczny wolontariat, połączone z wręczeniem 50 certyfikatów strażnika ziemi, które otrzymali wolontariusze uczestniczący w projekcie z 4 szkół z Bielska-Białej, Żywca, Tychów i Wisły. W okresie od czerwca 2011 roku do września 2012 roku klub Gaja realizował projekt Ekolokalny Wolontariat. Głównym celem projektu był rozwój wolontariatu w klubie Gaja oraz budowanie więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. Wolontariusze uczestniczyli m.in. w cyklu spotkań z ekspertami oraz przedstawicielami instytucji publicznych, co pozwoliło im nabyć wiedzę i kompetencje do dalszych działań obywatelskich na rzecz swojego środowiska, przede wszystkim w obszarach ochrony środowiska, zwierząt i praw konsumentów. Pierwsze pół roku, można powiedzieć, to był oczywiście taki czas, gdzie myśmy musieli im tą wiedzę przekazywać, bo to byli ludzie, którzy byli zainteresowani, a niekoniecznie mieli tą wiedzę i to doświadczenie. I te pierwsze spotkania, te cykle spotkań z instytucjami, przedstawicielami instytucji, którzy są partnerem w projekcie oraz specjalistów w danych dziedzinach jak ornitolog, jak ichtiolog, to był jakby ten wzrost kompetencji. A w pewnym momencie oni sami zaczęli widzieć, że potrzebują jakby z tą wiedzą wyjść do ludzi, podzielić się z nią, szukać jakby tego tematu, który im najbardziej jest bliski, który chcieliby ze swoją społecznością lokalną, żeby się z tym tą wiedzą podzielić. W ramach projektu utworzono 4 lokalne grupy wolontariuszy. Utworzyli je uczniowie z 4 szkół z Bielska-Białej, Żywca, Tychów i Wisły. Zdecydowaliśmy się włącznie z kolegami, bo pracowaliśmy razem w grupie, na podjęcie takiej akcji Zaadoptuj psa. No, w Żywcu tutaj mamy schronisko, właśnie zostało przeniesione, jest nowoczesne bardziej. Jak wiadomo, ciężko o rozgłos, żeby ludzie wiedzieli, że jest coś takiego na nowym miejscu, jakieś rzeczy materialne przydatne. No i postanowiliśmy się tym jakoś zająć. No i tutaj za zgodą pana dyrektora galerii w Żywcu Lider, zdecydowaliśmy właśnie w tej galerii zrobić taką akcję, gdzie wzięliśmy pieski i pokazaliśmy po prostu ludziom, że one nie gryzą, nie są jakieś wściekłe, tylko po prostu miłe, przytulne i że jest opcja zaadoptowania. Naszą pierwszą akcją, takim happeningiem, była akcja Żywy Karp. Organizowaliśmy właśnie ją na ulicy 11 listopada w Bielsku. Karp już jest organizowany od kilku lat, a my zrobiliśmy zupełnie nową odsłonę tego. Pierwszy raz było coś takiego, że było kilka osób, między innymi ja, zawinięte w folię, tylko z dziurkami na usta, leżeliśmy na chodniku w krwi. I to było takie naprawdę inne niż pozostałe akcje. Najfajniejsze chyba w tej akcji było to, że my krzyczeliśmy o tym karpiu, żeby go nie kupować żywego, żeby go nie przynosić w workach, a naprzeciwko nas stał pan, który sprzedawał takie te żywe karpie. W ramach tego projektu uczęszczaliśmy w akcji sadzenia drzew w Bielsku. Zorganizowaliśmy wolontariat w Ustroniu, przedstawiliśmy dla dzieciaków bajkę o żabie, gdzie mogli się dużo nauczyć, animację czasu wolnego, graliśmy z nimi w różne zabawy. Poznawaliśmy dużo nowych ludzi, na przykład leśników, którzy opowiadali nam historię o zwierzętach, o lasach, o przyrodzie. Nasze działania szły w dwóch kierunkach. Pierwszy, ekologiczny, związany tu przede wszystkim z ochroną środowiska, sadzeniem olch. 200 olch mamy na swoim koncie zasadzonych. Następnie porządki przede wszystkim w okolicy terenów też nadrzecznych, no, piękny teren w okolicy Jeziora Paprocańskiego, który był przez nas nadzorowany, jeżeli chodzi o czystość. Także bardzo kreatywne działania z dziećmi z przedszkola numer 8 w Tychach. To nade wszystko opieka nad potokiem Tyskim i mnóstwo zabaw, mnóstwo przyjemności, jak też przyroda może stać się tłem dla edukacji. A druga z kolei strefa to promowanie zdrowej naszej żywności. W ramach projektu wydano także broszurę o dobrych praktykach ekolokalnego wolontariatu oraz ulotki informacyjne o projekcie. Projekt był dofinansowany ze środków programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.